Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Ponieważ sezon truskawkowy u mnie już na całego się rozpoczął, więc chciałam Wam zaproponować ciasto truskawkowe, które jest przepyszne, które zawsze wychodzi. Ja naprawdę nie jestem jakimś super ciastkarzem, a jednak to ciasto zawsze wychodzi. Więc jeśli Tobie nie wyjdzie to ciasto, to znaczy, że musisz wymienić piekarnik, a nie, że Ty nie umiesz piec. To ciasto możecie zrobić z truskawkami. Możecie go również zrobić z malinami, tylko jeżeli będziecie robić go z truskawkami świeżymi i mrożonymi, to wtedy go miksujecie, a jeśli będziecie robić go z malinami mrożonymi lub świeżymi, to wtedy nie miksujecie tych malin. Po prostu nie rozdrabniacie, bo wtedy te maliny są bardzo niesmaczne. Do tego ciasta potrzebujecie na biszkopt 5 jaj, jedną szklankę cukru, 5 czubatych łyżek mąki tortowej, dowolnej, jedna łyżka mąki ziemniaczanej i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Ciasto składa się z biszkoptu, truskawek z galaretką, śmietany ubitej 30 i beza z 5 białek. Wykonanie. Białka i szczyptę soli ubić na sztywno. Później dodaję cukier i po jednym żółtku. Mieszam to dosłownie przez kilka minut i później dodaję wszystkie składniki. Czyli 5 łyżek mąki tortowej. Nie polecam Wam z Biedronki, tej mąki tortowej, raczej jakąś inną. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. I miksujemy to przez kilka minut. Ciasto wlewamy na blaszkę. Ja mam 25 cm na 40 cm i pieczemy w 175 stopniach 25 minut. Nadzienie truskawkowe. 3 galaretki rozpuszczamy w 3 szklankach wody gorącej. Zostawiamy do ostygnięcia i jak będą lekko tężeć, wlewamy do zmiksowanych truskawek. Truskawki miksujemy lekko, nie jak na taki mus, tylko tak lekko, żeby było czuć te owoce. Kilogram truskawek zmiksowanych z galaretką wkładamy do lodówki i nastawiamy sobie minutnik na 10-15 minut, żeby to sprawdzać, żeby Wam to nie stężało całkowicie, bo chodzi o to, żeby to fajnie wylać na ten biszkopt. Nie może być ta masa zbyt rzadka, bo wtedy Wam nasiąknie biszkopt. Także ja to zawsze sprawdzam sobie, żeby już to było takie lekko gęste i wtedy wylewam to na biszkopt. Wkładamy ciasto do lodówki i w międzyczasie robimy bezę. Beza składa się z 5 białek i jednej szklanki cukru, szczypta soli. Miksujemy najpierw białka i jak już białka się ładnie zmiksują na sztywno, to wsypujemy po trosze cukier i dalej miksujemy.
bezę pieczemy w 150 stopniach pół godziny, później zostawiamy na 20 minut w 50 stopniach i suszymy. Następnie ubijamy śmietanę i ja sobie zawsze dzielę taki kubeczek półlitrowy na dwa razy, żeby się dobrze ubiło i żeby nic się nie zważyło. I na połowę daję jedną łyżkę, czyli na cały kubek dajemy dwie łyżki cukru i jeden śmietan fix, jeśli jest lato. Jeśli jest zima, to ja nie daję żadnych śmietan fixów do śmietany, ale jak jest lato, to żeby to dłużej utrzymywało tą konsystencję taką gęstszą, wtedy daję właśnie ten śmietan fix. Śmietanę wykładamy na truskawki, rozkładamy równomiernie. I ostatnia warstwa to jest beza. Czekamy, aż beza wystygnie i później ją kładziemy na ciasto. Życzę Wam smacznego. Wiem, że to ciasto zawsze się udaje, więc ja go bardzo polecam. I można go zrobić i z truskawkami, i z malinami. I naprawdę smakuje wyśmienicie. Za dziś dziękuję. Zapraszam Was na następny filmik.